nadmierna senność w ciągu dnia, nagły brak koncentracji, ból głowy po wstaniu z łóżka, w ogóle trudności ze wstawaniem z łóżka. I to są te objawy, które później okazuje się, że po pierwsze w standardowych badaniach nie ma żadnych różnic, nie ma żadnych nieprawidłowości, nic nie odbiega od normy. To jest taki pierwszy sygnał, że warto sięgnąć głębiej, warto wykonać bardziej szczegółowe badanie. Teraz mamy takie możliwości technologiczne, żeby skupić się na tych na przykład ciągłych pomiarach glikemii. I często okazuje się, że te objawy, o których mówiłam, właśnie mogą być powiązane z tymi zaskakującymi wahaniami cukru. Dzień dobry, nazywam się Robert Jarema, a to jest Męskie Zdrowie według Jaremy. Zapraszam.